W przypadku influencerek nawet dwudniowa nieobecność w mediach społecznościowych może zwiastować kłopoty. Przyzwyczajone do relacjonowania mijających dni celebrytki rzadko pozwalają sobie na przerwę. W przypadku Marceliny Zawadzkiej dwie doby poza Instagramem oznaczały spore kłopoty. Przybita gwiazdka Polsatu podzieliła się w czwartkowe popołudnie smutnym postem. Marcelina Zawadzka wyjaśniła fankom, dlaczego nie wrzucała nic do sieci. Co się stało? Czemu tak mnie tutaj mniej z twarzą przez chwilę? Zaczęła wywód i dodała w ramach wyjaśnień, byłam pewna, że wstanę dziś rano i z chęcią opowiem wam, co się stało, bo to tak ku przestrodze, ale szczerze, jakoś nie mam dziś siły. Następnie Marcelina zrelacjonowała powód, dla którego zniknęła z wirtualnej rzeczywistości. Okazuje się, że przyczyną była ostra infekcja oka. Wiecie, że mam swoje naturalne rzęsy, doklejam kępki tylko gdy maluje mnie makijażystka, gdyż nie umiem sama i nie widzę takiej potrzeby, pisze Zawadzka. Zazwyczaj malują mnie osoby zaufane. Czasem się to nie udaje, bo nie zawsze jest na to czas. Tutaj chodziło o sposób doklejenia rzęs, zawsze, chociaż lekko, tuszuję swoje rzęsy i do wytuszowanych wcześniej moich rzęs doklejam kępki, dzięki czemu później przy demakijażu razem z tuszem i kępkami odchodzi klej. Doklejanie rzęs do samej czystej powieki doprowadziło u mnie do zatkania kanaliku rzęsowego i infekcji lub to, że tego kleju nie mogłam pozbyć się około dwóch dni, opisuje powikłania po nieudanym zabiegu upiększającym. Więc tak, wczoraj musiałam oczyścić powiekę od spodu, wyłyżeczkować / wyczyścić. Słabe, nieprzyjemne. Stąd też pomyślałam, że podzielę się z tym doświadczeniem z wami, abyście wiedziały i może zwracały na to uwagę, co wam służy, jakie rzęsy, jaki klej, jaka metoda jest dla was, pisze Marcelina. Uprzedzając komentarze internautów, Zawadzka dodała kilka słów na temat przedłużania i zagęszczania rzęs. Wiele z was może ocenić, po co rzęsy doklejone, wiem. Po co? A może postarajcie się nie oceniać, bo praktycznie każda z nas kiedyś coś sobie choć raz doklejała, zaapelowała Marcelina.